Proszę Państwa o uwagę. Dzieje się lecznictwa. Nie ma choroby, na którą byś odpowiedniego ziółka nie znalazł. Bóg dał słabość, dał i lek. Przysłowie zielarza. Kiedy w 1942 roku wprowadzono penicylinę, a później inne silne antybiotyki, uratowano od śmierci wiele milionów ludzi. Zdawało się, że osiągnięto całkowite zwycięstwo nad chorobami ludzkimi. Chorobami. Niebawem przyszło rozczarowanie. Okazało się, że organizm ludzki odparnie się na działanie nawet najsilniejszych antybiotyków, a jednocześnie ulega ich niezwykle szkodliwym działaniom ubocznym. Dodajmy, że na drodze triumfalnego pochodu nauk medycznych stanęła również współczesna, można powiedzieć, zabójcza cywilizacja, niosąca skażenie wód, powietrza, gleby, a co za tym idzie i żywności. Chemia otoczyła nas z różnych stron, zawarta jest w lekach, żywności, podawanej procesem konserwacji, owocach, warzywach, chronionych chemicznie przed szkodnikami, chorobami, skażonych pestycydami, nawet w przyprawach oferowanych w gotowych mieszankach, które nie są wolne od konserwantów i chemicznych środków poprawiających walory smakowe. Co więc mamy robić? Na pewno nie możemy odrzucić chemioterapii z antybiotykami włącznie. Te leki są niezbędne, na przykład przy zapaleniu płuc, opon mózgowych, zatorach, zawale serca, chorobach zakaźnych, wszędzie tam, gdzie niezbędna jest natychmiastowa pomoc. Niemniej jednak trzeba stanowczo zrehabilitować ziołolecznictwo i do niego powrócić. Oczywiście nie wyłącznie, tylko jako do ważnej dziedziny, również medycyny oficjalnej. A więc zajrzyjmy do historii ziołolecznictwa. Przypomnijmy najważniejsze fakty z tej historii, spójrzmy na dzień dzisiejszy fitoterapii. Od niepamiętnych czasów człowiek, żyjąc pośród bogatego świata roślin, obcując z nim przez długie wieki, czerpał z niego to, co służyło mu za pożywienie, jak i to, co dzięki doświadczeniu mogło przynieść ulgę w cierpieniu. Wiedza płynąca z doświadczenia przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Dotyczyła ona działania wielu roślin na organizm człowieka, jak i umiejętności zastosowanych do leczenia wielu chorób.